Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJP TV. Teraz chciałem wam pokazać moją rzekę złota. Dwa tygodnie temu pewien wędkarz łowił ryby tam, po prostu w tym miejscu, gdzie jest wyschnięte te koryto rzeki. I wypił sobie trochę za dużo piwa i po prostu idąc przypadkiem się przewrócił o kamień. Nie patrzył dokładnie pod nogi i przewrócił się o kamień. Nie zrobił sobie krzywdy, ale wylądował po prostu gębą w tym wyschniętym korycie rzeki. I miał pełno piasku w tej buzi tam. I po pewnym czasie tam zaczął wypluwać ten piasek i tak na rękę wypluwał i czy co tam jest, czy mu krew nie leci. I przypadkiem wypluł bryłkę złota, taki mały samorodek. I po prostu później koło sklepu, jak stali i pili piwo, to ja podsłyszałem, jak dwóch tam facetów, ten wędkarz opowiadał tą historię swoim tam znajomym spod sklepu. I ja wpisałem w nawigację tą miejscowość i dojechałem tam. I po prostu tak przeryłem trochę tam w tym miejscu, nic nie znalazłem, ale myślę, żeby tam wziąć po prostu jakieś sita, jakieś miski do płukania specjalne i będę tam szukał tego skarbu, tego złota. To będzie dobry biznes, o ile okaże się historia tego wędkarza prawdziwa. Ja to sprawdzę, ja tylko tam pojechałem tak rozpoznawczo, nagrałem właśnie filmik dla was, jak to wygląda, te wyschnięte koryto, gdzie ten wędkarz się wypierdzielił i wyczadził w glebę buzią. I to właśnie tam jest, gdzie teraz widzicie. Te koryto wygląda obiecująco. Wezmę miskę, będę płukał, tam jest taka woda blisko, tam jest dostęp do wody i zobaczymy, czy te wyschnięte koryto rzeki ma w sobie jakiś potencjał jubilerski, znaczy się złoty potencjał, złoty. Spróbuję też wykrywaczem trochę porobić, czy może coś tam będzie piszczeć. Większe samorodki to mogę wyciągnąć wykrywaczem. Muszę tylko sobie naładować baterię w wykrywaczu i tam normalnie się wybiorę. I to taka ciekawostka, chciałem wam to pokazać. Ja już będę kończył ten filmik i zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, do oglądania innych moich filmików, wierszyków na kanale. No i to by było na tyle. Taka ciekawostka. Teraz będę poszukiwaczem złota i będę obrzydliwie bogaty i będę miał na wszystko. Dobra, trzymajcie się, siemano, cześć.